Bohaterem wczorajszych wyborów parlamentarnych była cisza wyborcza. Była to w naszej historii najdłuższa i najgłośniejsza cisza. Cisza, która odbiła się szerokim echem. Jak powiedział Norwid, cisza jest głosów zbieraniem. I właśnie podczas tej przedłużonej ciszy zbierano głosy tam, gdzie kart do głosowania brakło. Długa cisza wyborcza nastąpiła więc z winy społeczeństwa, które znowu nie stanęło na wysokości zadania i w dużej ilości przyszło głosować, czym zaskoczyło organizatorów wyborów. No i brakło nagród rzeczowych. Ja byłem co prawda na wyborach, ale przyznam się, że lekko zdezorientowany i wystraszony, bo myślałem, że jak zagłosuję, to będę musiał wyjechać. A to przez telewizyjne dziwne hasło zachęcające do głosowania. Idź na wybory i zmień kraj. No na jaki kraj mam zmienić Polskę? Na Irlandię? No, idź na wybory i zmień kraj. To tak jakby powiedzieć, oddaj głos i spadaj stąd, bo nie wiadomo, jaki będzie wynik, nie? A w ogóle to jaki jest wynik, nie? Bo ja tam zmęczony musiałem położyć się wcześniej, spać i nie wiem, czy na kuponie do głosowania dobrze wytypowałem zwycięzców. Mam tu przed sobą, o właśnie, ten kupon, który dostałem od komisji. Ma zaznaczone 6 nazwisk. Jestem ciekawy, czy trafiłem i ile wygrałem. Na szczęście tradycyjnie zachowałem kupon z głosowania, nie? Bo wygrane odbiera się na okaziciela. Cebulka pracuje, nie? Oszukać się nie dam. A nawet jak nie wygrałem, to nic straconego, bo z tego, co mówił u nas w radiu konstytucjonalista, dzięki przedłużającej się ciszy możliwa jest wkrótce kumulacja. No, a na przyszłość, żeby uniknąć takich cisz, to trzeba na wybory sprzedawać społeczeństwu karnety. Ci z karnetami mają zapewnione karty, ci bez, jak starczy.